Czeka cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie? Co wybierzesz? Ta historia jest o początkach świętości i wielkości kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, myślę, że to chyba najbardziej ujęło mnie w tym scenariuszu. Ta wewnętrzna walka o prawdziwą męskość, która bierze się z przepracowania swojego serca w najbardziej trudnych sytuacjach życiowych. Tam dopiero można zobaczyć, kto jest jakim mężczyzną. Myślę nawet, że aktorzy, którzy grają tutaj w tym filmie, też po raz pierwszy odkrywają tak naprawdę postać kardynała Wyszyńskiego. I rozmawiając z nimi, mam wrażenie, że wszyscy są jakoś przejęci tą rolą, tym filmem i tym, co chcemy przez ten film przekazać. Nie gram księdza, gram siebie. Nie muszę grać. Pracuję z mężczyznami na co dzień, mężczyznami z bardzo trudnymi życiorysami, bardzo poranionymi historiami życia. Myślę, że tak naprawdę nie gram. Po prostu robię na planie to, co robię normalnie w życiu kapłańskim moim. No, myślę, że tutaj w tym powstaniu on dojrzewał do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, za swoje kapłaństwo, ale wzięcia odpowiedzialności za tyle serc ludzkich. Potem, jak się okazało, za całą Polskę, za cały naród. Warto przybliżyć tą postać każdemu człowiekowi dzisiaj, każdemu Polakowi, ale szczególnie każdemu młodemu człowiekowi, bo to jest wielka postać, na której można wzorować swoje życie, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu, który tutaj właśnie tworzymy. Na naszych oczach powstaje przepiękny film, bardzo mądry, bardzo głęboki. Będzie co przeżyć, co oglądnąć i zastanowić się nad tym, jak ta wielka postać dojrzewała do swojej wielkości. To jest niesamowite. Czy wiedzieliście, że Stefan Wyszyński w czasie wojny przemycał broń, że z zimną krwią pomagał powstańcom w obliczu śmierci? Wyszyński, zemsta czy przebaczenie? To nieznana historia, która już niebawem, we wrześniu, pojawi się na ekranach polskich kin. Do zobaczenia!